Walka o tytuł najlepszego samochodu 8 edycji targów motoryzacyjnych 3TM trwa. W stajni firmy Eurocar pojawiło się wiele nowości, ale czy uda im się powtórzyć zeszłoroczny sukces amerykańskiej legendy? Zeszłoroczny zwycięzca targów dzisiaj też jest bardzo mocno oblegany. Ford Mustang poprzednio był w białym lakierze, dzisiaj jest w bordowym Ruby Red. Tradycyjnie pozostajemy przy 5-litrowej jednostce wolnossącej typowo amerykańskiej, która najbardziej pasuje do tego samochodu. Jest to samochód, który od początku sprzedaży w Polsce cieszy się ogromnym powodzeniem. To kultowe auto myślę, że również w tym roku znajdzie swoich wielu fanów. Ale oprócz Mustanga prezentujemy również dwie kompletne nowości, czyli S-Maxa z linii Vignale i zupełnie nowego w Polsce Forda Edge. Mamy również w ramach linii Vignale Mondeo, który powoli staje się takim klasykiem w segmencie premium, jeżeli chodzi o markę Ford. Wszystkie samochody i modele w linii Vignale, oprócz tego, że oferują niesamowity komfort i stylistykę, przede wszystkim dają właścicielowi również wiele usług dodanych, takie jak doradztwo serwisowe, usługa door-to-door, bezpłatne mycie samochodu i wiele innych. Także to nie jest tylko samochód, to również jest komfort i radość z użytkowania. Od innowacji iskrzyło na stoisku samochodu dostawczych, a to między innymi za sprawą przystosowanego pod branżę energetyczną Forda Rangera. W tym roku jesteśmy z dosyć dużą gamą, przedstawiamy Rangera z zabudową energetyczną, Couriera oraz Customa. Custom w wersji bardzo stricte osobowej, rodzinnej, tak samo Courier. Wszystkie inne odsłony na pewno możemy pokazać w naszym salonie na Owsianej 13. Tegoroczne stoisko firmy Eurocar z pewnością usatysfakcjonuje prawdziwego miłośnika motoryzacji. A konkretne modele Forda będą się liczyć w walce o obronę zeszłorocznego tytułu. Polecamy również zobaczyć 8 targi motoryzacyjne 3TM ruszają oraz targi motoryzacyjne 3TM pierwszy dzień już za nami. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.